Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym unboxingu. Nie zebrało mi się aż tak dużo paczek, ale pojawiła się jedna bardzo ważna, dlatego chciałbym dzisiaj ją rozpakować. No i przy okazji wyciągnąłem jeszcze ze swojej piwnicy stare, zaległe paczki. I też chcę je przy okazji pokazać, zobaczymy co tam jest. I oprócz jeszcze tych książek, mam jeszcze jeden prezencik od kogoś i jeszcze coś. Dobra, zobaczmy co tam jest. Dobrze, to jest dzisiejsze najważniejsze danie dnia od gildii. Otwórzmy i spójrzmy, co tam się skrywa. Dobrze, dzisiaj mamy 13 lipca i 13 lipca jest to data premiery tych dwóch książek, dwóch komiksów. Wojna z korpusem Sinestro i kolejny tom Deceased, Martwa Planeta. I oczywiście no, musiałem to wziąć, musiałem to kupić. Jedno ze względu, że to będzie DC Deluxe, a drugie ze względu na to, że to jest moja ulubiona seria z żywymi trupami. Ale dobra, zobaczmy coś w środku. Pierw zacznijmy od Sinestro. Dobrze, mamy wojnę z korpusem Sinestro. Zielona latarnia. Patrzcie, jaka to jest kolumbryna. Jaka to jest cegłówka. Jakie to jest ciężkie w ogóle. To jest coś. No i oczywiście, tak jak mówiłem, to jest w DC Deluxe. Świeżutkie informacje, co się w kolekcji ukazało i co jeszcze będzie w przygotowaniu. W przygotowaniu najjaśniejszy dzień. I co ciekawe, to jest to pierwszy tom takiego wielkiej sagi. To jest drugi tom. Najczarniejsza noc i później w sierpniu pojawi się najjaśniejszy dzień. Więc okej. Dobra, zobaczmy. Nie ma tutaj żadnego opisu, to jest ciekawe. Żadnych informacji na tylnej stronie, ale no jedna bardzo ważna. Popatrzcie, ile to kosztuje. 229,99, a najjaśniejszy dzień tam powyżej 300. To masakra, prawda? Dobrze, i zobaczmy pierwsze wrażenie. Green Lantern, wojna z korpusem Sinestro. Powiem tak, tę drugą część oczywiście czytałem i ja nie jestem jej zwolennikiem. Ja za bardzo nie rozumiałem do końca, o co tam chodzi, ale to nie dlatego, że po pierwsze byłem też i dopiero co początkującym fanem czytającym DC, ale dlatego, że to był środek, to jest początek, początek całej historii, która będzie miała swoją kontynuację w najczarniejszej nocy i najjaśniejszym dniu. Umówiłem się także z Szymonem, ponieważ już Szymon, serdecznie Cię pozdrawiam, też pokazał, że zakupił tę książkę. Jesteśmy oczywiście umówieni na rozmowę, ale taką małą prywatę teraz mam do Ciebie, Szymon. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ruszyć teraz tę książkę, ten komiks, bo przecież pamiętasz Hachette, też będzie miało ten tytuł. W angielskiej kolekcji Sinestro się pojawiło od Hachette, bohatera w złoczyńcach. Więc ja nie wiem, czy rzeczywiście jest sens ruszać teraz, omawiać to. Można poczekać jeszcze chwilę. No i można zrobić porównanie wydania z Egmontu i wydania od Hachette. Dobra, słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przekartkuję w taki sposób. Zobaczymy, o, to co mnie się bardzo podoba, to są dodatki. Patrzcie, korpus zielony w latarni. Słuchajcie, to jest po prostu, już widzę, że to jakaś encyklopedia się szykuje. To jest jeszcze komiks, nie chcę zdradzać końcówki, ale tu mamy mnóstwo treści dodatkowej i to mnie się oczywiście podoba. Patrzcie, ile tego jest. Tu jeszcze komiks, tutaj za chwilę pierwsza propozycja złożona wydawcy. 54-stronicowa nowelka na czerwiec 2007. Dziennik wojny z korpusem. Niewiele mi to mówi, ale cieszy oko, bo jest tego naprawdę sporo. No i co? I nie kończą się strony, mnóstwo galerii, mnóstwo
ciekawostek i oczywiście posłowie też musi być śmiałkowskiego człowieka z popkultury. Dobrze, bardzo duże, to jest ogromne. Dla porównania, patrzcie, jak wygląda Najczarniejsza noc. To jest połowa. Zobaczymy, jak będzie wyglądać Najjaśniejszy dzień. Skoro będzie najdroższy, to podejrzewam, że będzie jeszcze grubszy. Dobra, zobaczmy teraz Diseased. Dobra, mamy to, mamy czwarty tom Diseased. Trzy pierwsze przeczytane. Trochę rozczarowany jestem tym trzecim tomem, ale odsyłam do recenzji. I ponoć czwarta część, czy czwarty tom, no, powraca na właściwe tory i pokazuje pazur. Koniec świata był dopiero początkiem. Minęło 5 lat od wydarzeń opisanych w albumie Diseased nie umarli. Kiedy na świecie wybuchła epidemia spowodowana równaniem antyżycia, ci, którzy przeżyli, zostali ewakuowani i osiedlili się na Ziemi 2. Wszystko się zmieniło, gdy nowa Liga Sprawiedliwości otrzymała wezwanie z Ziemi. Czy na tej martwej planecie nadal może istnieć życie? I tak dalej. Kto lub co czyha na nieustraszonych bohaterów? Dobrze, zobaczmy jeszcze środek, jak wygląda. Liczę na fajną galerię. No dobrze, powiem wam, moje pierwsze wrażenie, nie odbiega styl od poprzednich komiksów. Dla mnie tak samo wygląda, bądź bardzo podobnie. Musiałbym sobie ewentualnie przypomnieć. Tak, tu już mamy zielone latarnie. Mamy Wonder Woman. Green Arrowa. Są zombiakami, widzę. No ale dobra, to już było. Takie małe déjà vu jest. To już wcześniej było. Ilość stron. Ale dobra, tutaj widzę, trochę kreska też się zmienia. No widzę, że tutaj kilku rysowników jest. Inny styl. Dobra, zawartość dodatkowa. Ona mnie interesuje. Wygląda dobrze. Trochę inaczej niż w poprzednich tomach. Nie było takiej grafiki. Takiego stylu. Dobra, to jest fajne. O, powracają takie aluzje do filmów. To mi się podoba. John Constantine. To było w pierwszym tomie. Później chyba nam zabrakło. W trzecim na pewno nie było. Diseased Dead Planet. Do filmu Księga Ocalenia. O, to będzie łatwiej. To jest do V jak Vendetta. No super, o tutaj mamy do Shazama. Fajnie, to też lubię. Takie puszczenie oczka do fanów różnych filmów. Wonder Woman. Tak, kojarzę te plakaty. Przyjemne. No i dobra, i w serii Diseased ukazały się na razie 4 tomy. Dobra, zobaczymy, jak dalej to się rozwinie. I przechodzimy do kolejnych paczek. O proszę, nawet zapomniałem o tym, że zamówiłem Piaskową Opowieść. Piaskowa Opowieść, komiks polecany mi przez Mateusza z Migawek Literackich. Serdecznie Cię pozdrawiam. I Mateusz powiedział, że bardzo poleca ten komiks. On to przeczytał i powiedział, bierz, czytaj. Nie wiem, kiedy przeczytam, ale wziąłem. Co mnie zaciekawiło, to widzicie, patrzcie, to jest gumka. W taki sposób okładka się wyróżnia, imitującą notatnik. I o co chodzi? Dobra, jakoś tutaj nie widzę informacji, o co chodzi w tym komiksie. Za pozwoleniem The Jim Henson Company i pod nadzorem córki Jim, wydawnictwo Arkaja z dumą przywróciło do życia to zagubione dzieło sztuki w formie powieści graficznej, olśniewająco zilustrowanej przez uznanego i utalentowanego rysownika.
A dzięki wydawnictwu Timow i ciśli wspólnicy, polscy czytelnicy mogą poznać tę historię. 3 nagrody Eisnera, 2 nagrody Harvey'a. No nic tutaj nie widzimy, nie wiemy o co chodzi w tym komiksie, ale wiemy, że jakaś legenda wokół tej opowieści krąży i przy okazji, że no jest nagradzana. Marca, znałaś to? Nawet Marca nie wie, co to jest. Dobra, otwórzmy. Piaskowa opowieść. Wow, ale to naprawdę, wiecie co, fajnie to wygląda. To imituje jak taki scenariusz filmowy. Grube karty. Tutaj jakieś notatki pomazane. Patrzcie, rewelacja. Dla mnie to coś świeżego, coś nowego. I słuchajcie, ja tutaj w ogóle żadnego tekstu nie widzę. Jakby to była powieść, komiks, ten niemy. No dobra, pojawiają się napisy, jakieś dymki, ale to jest i ładne. To jest też ładne. Bardzo ładny styl. Jestem zdziwiony. Ciekawie to wygląda. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze dodatkom, aby nie zdradzać końca. Mamy posłowie. To są jakieś zdjęcia z lat, nie wiem, 60., 70., tak przynajmniej mi się kojarzą. Naprawdę coś oryginalnego tutaj się pojawia. No ale to jest właśnie to. To też jest cecha Timofa, tego wydawcy. Szuka właśnie takich komiksów niesztampowych i to mi się też podoba w tym. Bardzo ciekawe. No przynajmniej moje takie pierwsze wrażenie wizualnie jest to oryginalne. Jeszcze z tą gumką, jak notatnik to wygląda. Coś ciekawego. No aż naprawdę chcę się poświęcić teraz czas na to, żeby to przeczytać. Tylko niestety nie mam czasu. Dobra, słuchajcie, kolejna duża paka. No niestety tutaj zerwałem informację skąd, czy od kiedy. Ale to chyba gdzieś tam może luty, może marzec, może kwiecień. Wiem, że trochę czekała na otwarcie ta paczka. Wreszcie doczekała się. Pierwszy tom, drugi tom, trzeci tom. Mam wszystkie tomy Wonder Woman Grega Raka. Ten tom poznałem oczywiście poprzez przeczytanie Bohaterów Złoczyńców Wonder Woman. Bardzo, bardzo dobre czytadło, świetna historia. No i tutaj już jest komplet z Egmontu. No, przy okazji zobaczymy, porównamy, jak to wygląda, a jak tam, czym się to będzie różnić. Dobra, rozfoliowuję. Dobra, oczywiście to jest DC Deluxe, czyli twarda oprawa, obwoluta. Dobra, tyle ile... O, to jest świetne. I tego mi, słuchajcie, zabrakło w wydaniu od Hachette. Ja pamiętam to, tylko z taką różnicą, że tę ilustrację... Mamy, patrzcie, tylko na takim malutkim fragmenciku. A tutaj mamy na całej stronie. A to jest rewelacyjny motyw. I póki co to jest na plus dla Egmontu. Oczywiście jakość papieru i ilość. No tego na przykład nie pamiętam w tym. Zobaczmy, tu się zaczyna. Od czegoś takiego. Tak, i patrzcie, ile nas ominęło czytania, szanowni prenumeratorzy Bohaterów Złoczyńców. Tego nie ma w tamtym tomie z Bohaterów Złoczyńców. I wertujemy dalej. Jestem ciekaw, ile czy jeszcze czegoś nie dostaliśmy. Wydaje mi się, że tak, bo jeszcze tu jest więcej kart niż w Bohaterach Złoczyńcach.
Świetne. To jest to. Naprawdę to jest rewelacyjna, słuchajcie, historia. Dużo kontrowersji było związanych z tym komiksem. Zachęcam do tego, abyście zobaczyli tą moją recenzję, bo tam o tym opowiadam. To pamiętam. Wiecie, to jest jeden z pierwszych tomów Bohater Złoczyńców i ja po prostu dalej go pamiętam, bo to jest kawał komiksu. Tego nie było. Tak, słuchajcie, tutaj się kończą Bohaterowie Złoczyńcy. I patrzcie, ile jeszcze nam zabrano przyjemności. Słuchajcie, kawał materiału, więc zdecydowanie polecam z Egmontu. I przy okazji, słuchajcie, tego też, taki grafik ja nie widziałem, nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby były. To tak. No słuchajcie, to jest moim zdaniem lepsze wydanie od Bohatera Złoczyńców. To wygrywa z tym. Jeszcze raz. To wygrywa z tym. Zdecydowanie. Tom drugi. Po raz pierwszy widzę. Sam autor Grekrak to jest postać już kultowa. Rewelacyjnie pisze. Dobra, styl jest ten sam. Praktycznie niczym się nie różni. Tak, no i co można więcej? Po prostu więcej dobrego. Ja będę tylko zwracać uwagę na te artystyczne prace, kadry, plansze. Świetnie to wygląda. Bardzo, bardzo ładne. No, spora inspiracja mitologią. Tutaj mamy bardzo dużo postaci mitologicznych. Centaur, Meduza, Harpie. O, polecamy. A, nowy DC Comics. DC Odrodzenie. No, jest sporo. Wonder Woman. I tutaj polecamy, dokładnie. To są DC Deluxe. Przyznam, że wszystko już mam. Mam wszystkie. I tom trzeci. Tom trzeci, ostatni. Tak, styl ten sam. No, tutaj widzę, że to jest olbrzymia epopeja związana z Wonder Woman. Przepiękne to jest. No jestem ciekaw, czy wyczytaliście. Dajcie znać w komentarzu, jak wy odbieracie tę trylogię. Czy wam się ona podoba? Czy ona jest w waszym stylu? Czy w waszym stylu, w waszym guście? Czy ona jest w waszym guście? O, patrzcie, tego też nie widziałem, świetna grafika, z żywym trupem walczy Wonder Woman. O, i tutaj mamy jeszcze sygnet zielonej latarni. Czyżby jakaś zapowiedź Deceased? Albo Najczarniejszej Nocy? No, patrzcie jaka tutaj akcja jest. Tak, czyli Najczarniejsza Noc. Tak, tutaj mamy już aluzję do Najczarniejszej Nocy. Nawet nie wiedziałem. Dobra, świetnie prezentują się te komiksy. Zobaczmy jeszcze grzbiet. Utrzymane też w jednej stylistyce. No, pięknie się będzie prezentować na półce. Dobrze, teraz wezmę się za Podwodnego Spawacza.
Powodny spawacz jest to komiks prezent. Tutaj będzie taki odnośnik, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Bardzo się cieszę z tego, że otrzymałem ten komiks. Dziękuję. I Jeffa Lemira, bo ponoć jest to dla tej osoby bardzo, bardzo ważny, jeden z najważniejszych komiksów, tak, potwierdza. Więc zobaczmy, wow, jestem ciekaw. Dobrze, o czym jest ten komiks? Popatrzmy. Jack Joseph, podwodny spawacz na platformie wiertniczej u wybrzeża Nowej Szkocji, jest przyzwyczajony do ogromnej presji towarzyszącej pracy w głębinach. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do presji związanej z czekającą go nową rolą. Jack ma zostać ojcem. Im głębiej nurkuje, tym bardziej oddala się od swojej młodej żony i nienarodzonego dziecka. Pewnej nocy, gdy zanurza się głęboko w lodowatym oceanie, przeżywa tajemnicze doświadczenie, które bezpowrotnie odmieni jego życie. To studium postaci robotnika, jaki zawiła tajemnica. No, zobaczymy. Ciekawa ilustracja na tej okładce jest. A, i co tutaj widzę? Czarno-biały komiks. I tak, specyficzna kreska. Dobra. Nie wiem, co mam powiedzieć. Może powiem tak, nie jest to styl, który lubię. To nie jest ten, który od razu mi się rzuca w oczy. Ale wiadomo, nie powinno się oceniać książki po okładce i po samych ilustracjach, bo to fabuła jest tym fundamentem. I czytając, wtedy dowiadujemy się, dlaczego tak to wygląda. Od razu taki odnośnik do Beverly, bo też o tym mówiłem przy Beverly i Sabrinie. To jest właśnie być może na tej samej zasadzie. Trudniejsza, no kreska jest taka trudna. Surowa, może tak bym też powiedział. Tak bardziej szkic. No jestem ciekaw. Jestem ciekaw tego, jak to będzie odebrane przeze mnie. Fabuła. No, dla Marcy jest to coś rewelacyjnego, więc no, mam wyzwanie. Muszę to przeczytać. Dobrze, i ostatnie co? Słuchajcie, wziąłem, chociaż no nie namawiałeś mnie, Adamie, ale jakoś tak po rozmowie z tobą nabrałem ochoty, aby sobie to też kupić. Tak, Adam z Komiksomanii, serdecznie ciebie pozdrawiam. No i dzisiaj akurat była premiera drugiego zeszytu. Wcześniej sobie kupiłem pierwszy, ale nie miałem jakoś zbytnio i ochoty, i okazji otwierać to. Więc teraz otworzę i przy okazji, z tego co wiem, to są kody. Ja nie gram Fortnite'a, więc jeżeli ktoś będzie chciał kod zarówno jak z tego, tak i z tego, to niech sobie to weźmie. Otwieram. Marca, grałaś Fortnite'a? A chcesz zagrać Fortnite'a? Marca nie chce. Dobra, co tutaj mamy? Komiks o przygodach i bohaterów ze świata Fortnite'a i uniwersum Marvela. W każdym numerze znajdziesz specjalny kod. No to już o tym wiemy, to już wiele osób pokazywało na swoich kanałach, ale chcę też i pokazać ja. Dlaczego by nie? Tak, tutaj mamy Spidey'ego. Z Fortnite'em raczej ja nie mam też za bardzo wspólnego. Nie kojarzę, w sumie grałem, jak wyszedł w zeszłym roku dodatek z Tomb Raiderem, z Larą, to ja chciałem zobaczyć Croft Manor, więc pograłem, zobaczyłem, fajne, fajne, ale to w sumie nie dla mnie jest. Aczkolwiek nie umniejszam tej gry, bo wiem, że ludzie widzą w tym bardzo duży potencjał, no i jak nie tylko ludzie, ale też i wydawcy, bo skoro łączą Fortnite'a z Marvelem, z DC, no to coś jest na rzeczy. A nie kosztuje to też zbyt dużo, więc dobra. Nie wiem, gdzie są te kody. Gdzie to może być? A tu jest kod. Dobra, tutaj jest kod, więc proszę bardzo, dajcie znać. Kto wykorzystał kod, niech pisze w komentarzu, że ten kod został wykorzystany. No tak, z życzliwości do innych ludzi. To jest jedno. I drugie. Dobra, tutaj mamy okładkę chyba trzeciego tomu, on tak będzie wyglądać. Trzeci numer w sprzedaży od 17 sierpnia. Super.
I wertujemy. O, słuchajcie, to mi się podoba. Fajna okładka. Tego jakoś tu nie zauważyłem wcześniej w tym numerze, takich alternatywnych okładek, a to jest fajne. No widać, że tutaj się sporo dzieje, mieszane są uniwersa. No cieszy to oko, fajnie wygląda. No widać kolorowe, dynamiczne, ładne. I macie kolejny kod. Proszę bardzo. I też dajcie znać, jeżeli ktoś wykorzystał. Kod wykaza 31 grudnia 2023. Moje urodziny. Dobra. Słuchajcie, to są wszystkie moje komiksy. Popatrzmy na nie. Może teraz garść informacji. Oczywiście z najmniejszą ochotą wziąłbym się teraz za Deceased, przeczytał dzisiaj, jutro to omówił i wziął się za kolejne komiksy, ale niestety nie zrobię tego, ponieważ szykuje mi się tygodniowy urlop. Wyruszam, wyjeżdżam, odpoczywam od komiksów, zwiedzam świat i chcę jakoś znowu podładować swoje akumulatory. No są wakacje, trzeba odpoczywać i tak samo i trochę wam dać odpocząć, ale wiem, że to w takim bardzo gorącym okresie, bo no, są tutaj naprawdę mocne tytuły. No musicie mi wybaczyć, no zresztą no, też mam swoje prywatne życie i nie chcę nikogo tutaj przepraszać za to, że chcę odpocząć, prawda? Każdy z was tak samo. Odpoczywajmy wszyscy. Oczywiście też, co istotne, będą się pojawiać u mnie na kanale materiały, ja już je wcześniej przygotowałem. Zdradzę także, że jutro będzie rewelacyjny materiał, obejrzyjcie. Wiąże się z nim też i konkurs i pojutrze kolejny film z konkursem. Tyle mogę wam zdradzić. Też nie będę komentować. Od jutra mnie nie ma. Ja ograniczam też i aktywność w internecie, na YouTubie, na Facebooku, więc raczej nie będę też w tym czasie się udzielał. Więc tyle ode mnie. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Serdecznie dziękuję za wszelkie aktywności, za komentarze i widzimy się niebawem, tak? Trzymajcie się. Miłego wypoczynku życzę. Do zobaczenia. Cześć, cześć. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja związana z bohaterami i złoczyńcami. Niestety nie otrzymałem paczki z tomem 26, 27 i od jutra mnie nie ma, przez kilka dni mnie nie będzie, więc z siłą rzeczy nie zrobię prezentacji. I w momencie, kiedy wrócę z urlopu, no to wtedy, jeżeli oczywiście otrzymam przesyłkę, to natychmiast wezmę się za nią. Dobra, tyle nowin. Do zobaczenia. Cześć, cześć. No i Marta się ze mnie śmieje. Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. No ja w takich warunkach nie mogę pracować. Dobra.